Rozpoczynamy kolejny mecz z udziałem Geralta. Mecz przegranych tej grupy. NiP przegrał z Jutermalem, Geralt z Solarem. No i teraz grają o to, kto pierwszy odpadnie. W górnym prawym rogu NiP, dolnym lewym Geralt. Od razu wskakujemy w drugą minutę, bo były drobne kłopoty z poczekalnią, z adminami, w ogóle jakieś dziwne turbulencje. No ale teraz na pocieszenie dla Geralta można powiedzieć, że to nie jest serwer amerykański, tylko europejski, więc już na jakieś opóźnienia w pingu nie może narzekać. No, jeżeli ktoś by miał narzekać, to byłby to NiP. Czy Laser wygrał? No, wygrał drugie miejsce w grupie, także jest całkiem spoko. Awansował, to najważniejsze. No i pokonał Zesta, co było fajną serią swoją drogą. Polecam zobaczyć Zest kontra Elazer. Wszystko też czasem będzie wrzucane do mnie na YouTube'a. Polecam się też tam śledzić, subskrybować i tym podobne. Codziennie tak po 2-3 filmy staram się wrzucać z różnych turniejów. No, czasami z tego samego turnieju, ale turnieje są różne. Dobra, wracając do pojedynku. NiP zaczyna od dwóch stalkerów. Geralt typowo dla siebie od dwóch adeptek. No i do tego proxy. Proxy Stargate, który zostanie w miarę wcześnie zauważony. No ale czy na tyle wcześnie, żeby NiP spokojnie się obronił? Oto jest pytanie. Świetnie sprawdza amerykański Protoss. Gdzie to jest ukryte? No i udało mu się zauważyć proxy Stargate. Tymczasem, Geralt zrobił swój typowy pylon. Oj, wejdą. Ja już widzę, że wejdą. NiP. O! Doskonale. Jak Sub-Zero po lodowisku. No i miazga. Dobrze, świetny początek dla Geralt. Nawet proba atakuje wrogą probkę, no ale tu tak dużo złego się nie wydarzyło. Teraz Oracle wjeżdża, tak jest, przed tą baterią. No, nie, żeby nie stracił. Uff, dobra, nie stracił tej Oracle. To bardzo ważne. No, tylko jedna proba zniszczona, ale i tak zawsze coś. Świetny początek dla Geralta. Oby to utrzymał. Chociaż NiP będzie mieć trochę szybciej ekspansję zagraną. No i teraz sam idzie adeptkami. Miejmy nadzieję, że się Mateusz obroni przed nimi jak trzeba. No, a czy zauważy ich wyjście? No niestety nie zauważył ich wyjścia. W takiej sytuacji Oracle byłaby pomocna w obronie. No ma tutaj probę Geralt, żeby zablokować wejście. To jest podstawa. Robi już swoje dwa stalkery Geralt. O, świetnie je ustawia. No. Spotka. Wierzę, że spotka. No nie, no przecież to, nie, to jest niemożliwe, no. Przecież to jest... No nie. No tak być nie może, no. Nexus skasowany? Jak to Nexus skasowany? Czy mi coś umknęło? Nie, no on skasował go na bank, ale to chyba omyłkowo, błąd, nie? Na pewno błąd. Już robi jakiś push adeptkowy. To jest mega dziwne, co się wydarzyło. Geralt? No już teraz nie ma przewagi, jakby co. Chyba omyłkowo skasował sobie Nexus. Ale nie ma pewności 100%. No raczej tak. No i niestety NiP robi najlepszą możliwą rzecz, czyli Blink Stalkery. To jest odpowiedź na adeptki całkiem niezła. No nie zazdraszczam tej sytuacji Geralta teraz. 36 kontra 28 w robotnikach. No i NiP ma ekspansję, więc jego przychód będzie znacznie większy. No i teraz to już w ogóle wygląda najgorzej. Dla mnie ta gra to taki wielki znak zapytania. No jeszcze Geralt spróbuje wygrać Dark Templarami. Cały czas dwie Oracle straszą NiP'a. No chciałby Geralt pewnie zrobić jakieś pułapki, no cokolwiek. Plusem jest to, że tego Darkshina nie widział NiP. To jest dalszy plan. No jak wejdzie, to cud. W sumie to zobaczcie, że NiP nie ma robo. Ej, tak jak to wejdzie, to naprawdę, no chyba spadnę z tego krzesła. Albo wstanę, może oho, jest robo. Wyczuwa NiP. Co może być grane? No i wydaje mi się, że zdąży zrobić obserwera, zanim Dark Templary wejdą. Tymczasem NiP nie wychodzi do tego proxy. No zawsze jest to niebezpieczeństwo, że może Oracle mu wlecą. Trzecia baza zagrana. Jest wyjście Geralta. Jest malutka szansa, że NiP nie zrobi obserwera. Bo będzie grać Stalkery, żeby się obronić przed tym teoretycznym atakiem Geralta. No jest ma... No ale to nie, no to NiP to już tu wychodzi.
No, cud. Tylko już cud może dać Geraltowi zwycięstwo na mapie Everdream. No, Stalkery wygrają z tymi adeptkami przy odpowiedniej kontroli, nawet bez kontroli mam wrażenie, żeby chyba wygrały. Nip nie robi obserwera jeszcze. No, nie no, Geralt, okej, okay, zesnajpuje robo i może to jeszcze wygrać. Geralt, w robo, błagam cię. Jedna rzecz, jeden cel. No, 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 uda się, ale nie, no, no, dalej w no. No, albo pylony chociaż. Ajajajajajajaj. No, on nie wie, on myśli, że już jest obserwer, a tu nie ma. No, bo no, standardowo jest lepiej atakować proby. Ale on po prostu nie sądzi, że Nip tak późno zrobiłby swoją detekcję. Ajajajajaj. Okej, okay, tutaj niestety będą straty w Stalkerach. Oracle chciały wlecieć, ale teraz akurat nie mają i tak nic do roboty. No nie, 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 jest niedobrze, jest źle. No, dużo probek też padnie. No i poprawne mikro Niba. No nic, już się tu nie uda. Zwłaszcza, że Nip też ma trzecią bazę. Kolejny Dark Templar zniszczony. No straty są na pewno większe u Geralta. O, obie Oracle już zginęły. Czyli wleciały przed chwilą w jakieś Stalkery. No i Nip roztropnie robi kanony w liniach mineralnych. Tutaj też jest jedna bateria, nie ma zasilania. I trzeci kanon tutaj. Czy Geralt w ogóle widział trzecią bazę? Nie, nie widział. No ale przynajmniej spróbował. Najgorsze jest to, że to miało jakąś szansę się udać. Ale dobra była decyzja, no bo on widział, że jest Twilight i Forge, nie ma robo, więc dobrze zagrał tego Dark Shrine'a. Tylko szkoda, że nie spróbował tego robo ubić. No nic, wiadomo, że Nip już miał bardzo dużą przewagę. Geralt wychodzi i się poddaje. Pierwsza mapa dla amerykańskiego Protossa. Kolejna mapa w górnym lewym rogu. Polak Mateusz, Geralt Budziak. Ostrożny Blazer w dolnym prawym rogu. Ting Nib, Alex Sunderhaft, amerykański Protoss. Ajajaj, no ciężko, ciężko. Dwie gry z rzędu wygrać z Nibem na turnieju. No nie wiemy, jak potoczyłaby się ta poprzednia mapa, gdyby nie skasowanie Nexusa, bo to już wywołało szereg różnych ryzykownych decyzji od Polaka. Najpierw ten zamiar zagrania adeptek, potem Dark Templary, więc tak wyszło dziko. No i najgorsze, że te Stalkery nie zobaczyły wchodzących adeptek. Wydaje mi się, że one powinny chwilę zostać właśnie... No dobrze wysłał te Stalkery, tylko one powinny chwilę postać i zobaczyć, czy jest to wejście. No w PvP jest niestety bardzo dużo takich detali i ciężko o każdym jednym pamiętać, no ale wejście adeptek Geralta do... Wejście adeptek Niba do bazy Geralta było bardzo, bardzo dużą pomyłką. No proszę. To jest chyba paskudne proxy robo. Natomiast Geralt, możliwe, że to zrobi proxy robo, ale to już nie jest paskudne, bo paskudność zależy od tego, jak blisko jest to bazy przeciwnika. Tak to się określa. No może jeszcze Stargate'a zrobić Geralt. A, Gateway'a zrobił, okej. No to będzie niebanalnie. Robo adeptki. Geralt sprawdza te lokalizacje. Tu sprawdza, tam sprawdza. Tego nie sprawdził. Dwa Stalkery. Stalkery dają szansę Geraltowi na zwycięstwo. Jeżeli spojrzał na timing, czyli moment no, na zegarku, w którym wjechała to proba, to powinien nabrać podejrzeń. Ustawia póki co swoją probę. Sprawdza kolejną lokalizację Geralt, pewnie będzie chciał wjechać do przeciwnika. No i zobaczyć, czy jest technologia, czy nie ma technologii. Oj, to będzie wczesny atak tego zawodnika. Geralt oczywiście robi kolejne Stalkery. No świetnie, gdyby ten Stalker za chwilę pobiegł i zobaczył to miejsce, co będzie bardzo mało prawdopodobne, coś czuję. Ach, sprawdza godzinę dziewiątą. Ajajajajaj, no i teraz znowu nie zobaczę cienia adeptek, ale myślę, że teraz nie da się tak za łatwo zaskoczyć. No, ale czemu one idą? Aha, w tym samym kierunku idą, ajajajaj. No i niestety, akurat tego miejsca Geralt nie sprawdził. No widzi brak ekspansji, widzi brak
technologii. No. No nie dobrze. No powiem wam, że jestem minimalnie jednak zawiedziony. Bo te adeptki nie powinny wejść. A teraz jeszcze Immortal. O mój Boże, i to wszystko. No, chciał też być agresywny Geralt, to wiadomo. Tylko że niestety akurat znowu się wszystko ułożyło idealnie dla Niba. Przeteleportował tę adeptkę, no to jest akurat dla mnie trochę dziwne. No, Geralt ratuje Stalkera, dobrze. No teraz powinien pędzić do tego Prisma. No, trochę szkoda znowu, że ten Stalker oberwał, ale to nie jest największe zmartwienie Geralta. Jeszcze jest szansa, jeszcze jest nadzieja. Jakby złapał tego Prisma, jakby zniszczył pylona. O, teraz, no bi, dobrze. Dobrze, bi, ale podchodź. No, albo tu od góry, jakby te trzy Stalkery od góry weszły. Wyobraź to sobie. O, jak to widzi? Czemu on widzi? Jak on to widział? Okej, dobra, mega dziwne. Ale dobrze, fantastycznie. Czyli nie jest źle. Jest to w miarę dobrze. To jest najlepsza ocena chyba tej sytuacji. Twilight Council grany przez Niba. Taktyka w sumie obroniona. No i teraz Geralt, mam nadzieję, że zaekspo... Stargate. Aż mi serduszko mocniej zabiło, bo widzę Twilight Council kontra Stargate. O, Geralt. Spróbuję jeszcze wejść z centry. Nip, tak widać, że zaczepnie podchodzi do tematu. Zobaczmy straty. No większe po stronie Niba. Stracił bardzo istotnego Warprisma i nie zrobi kolejnego. Okej. No to PvP nam się rozkręca. Myślę, że jest w sumie teraz porówno. A szkoda, bo Geralt mógł mieć prowadzenie, gdyby te adeptki nie weszły i nie zniszczyły mu pięciu probek. Za chwilę Nexus. No i Nip oczywiście spróbuje zaatakować niebawem. Ten Stalker jest ciekawie ustawiony. Tak jakby się... Dobrze. Lecisz, widzisz, dobrze. Widzi Twilight Council. Na 90% jest to blink w takiej sytuacji. Dobra. Robi Feniksa. Feniks mu się przyda jak gwoździe w kalesonach póki co. Chociaż wiecie co? Może nie. Może jednak trochę bardziej się przyda. Ponieważ można podnieść Immortala, ale raczej więcej Feniksów nie warto robić. Może to nie był... No, lepiej robić... lepiej robić Immortale. Lepiej jest dokończyć robo, robić Immortale, robić zwykłą armię. Nip oczywiście ekspuje, bo wie, że szansa na zwycięstwo teraz jest malutka. No ale ma przewagę Geralt. Będzie mieć szybciej Nexusa. Jedyny mankament to właśnie ten technologiczny. Ale myślę, że takie scenariusze grał już wielokrotnie i... w miarę wie, co ma robić. Tak, proxy kontra proxy to typowe PvP. A, widział tego Warpisma, bo był pewnie tak minimalnie nad skałkami. Tak, pewnie jakieś milimetry zadecydowały o tym, że Warpism był widoczny. Może gdzieś tutaj, nad tym drzewem wisiał. No i brzuska go zdradziła. Ale było mega dziwne z tym Warprismem. No dobra, jest spokój, jest opanowanie. Brakuje trochę probek, bo Geralt ich widzę nie robi. A może to specjalnie może on chce zaatakować? Nie, probi dwa Nexusy. No ja bym wbijał. O, i widzi tego Nexusa Geralt, on go zaraz ukara. No. Trzy gateway'e w sumie, Immortal, numer dwa, Warprism też niebawem. Ale czemu nie Krobun postuje tego Immortala, jeżeli chce zaatakować? Dziwne rzeczy. Już ma Blink Stalkery Nip, więc force fieldowanie za dużo nie da, chyba że chce zniechęcić kolejne jednostki Niba do wchodzenia. Ma baterię, jest spokojnie, jest bezpiecznie. Świetny kontratak Geralta, no teraz gra jak powinien. Oj, świetnie, otwarte przejście. Dobrze. No ale niech synchronizuj, że. No i nie zsynchronizował ataków adeptek i nie padały proby tak jak powinny. Nip wychodzi, wyskakuje, 4 proby ubite. Dobrze, Geralt. Nip w ogóle ma 27 probek, ale nie ma gdzie nimi w ogóle, jakby dwie bazy nawet nie funkcjonują póki co prawidłowo. Niezbyt zoptymalizowany, jeszcze złapany Nip. No trochę lepiej. Ten trzeci force field taki koślawy. No ale reszta
jednostek, reszta jednostek będzie spychana i tak. Dobrze, dobrze. Kolejne stalkery robi Geralt. No z kontry teraz chyba może wejść. Chociaż Nip robi zeloty, to może być ciężkie do wygrania. Teraz przydałby się warpizm, no i robienie adeptek. No, będzie mimo wszystko niełatwo. Ciężki do obalenia Nib. Fajnie przechwytuje na środku Geralt, zniechęca do przemarszu Niba, przynajmniej do jego własnej bazy. No idziemy, idziemy, no niestety ciężko będzie z tymi zlotami, ja z tego osobiście jakoś mocno nie widzę, no ale może jest nadzieja. Dobrze, robi adeptki, to mi się podoba. Adeptki będą w stanie szybciej niszczyć zloty, no i force fieldami musi ładnie też zagrać Geralt. Oj, 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 no tutaj to akurat ładnie Nib zagrał. Warpism. Wskoczył w niego Nip, ale równie szybko musi się zawrócić. Teraz Immortal Geralta jest atakowany, nieźle podniesiony. Zanurkował Nip, no i dobił niestety kluczową jednostkę polskiego zawodnika. No i właśnie, tego się obawiałem, że niestety Nibowi może wystarczyć. Zloty są bardzo silne w takich walkach stalkerowych. I do tego jeszcze... No ma force fieldy Nip, potrafi nimi dobrze grać. Geralta, odpowiedź to oczywiście adeptki. No najważniejsze, żeby Nip nie doszedł do Archonów. Jak dojdzie do Archonów, to chyba kaplica. No ale Nip chyba chce zaatakować, no. W baterię to ja bym nie atakował na miejsce amerykańskiego Protossa. Ale on może wie coś więcej. Świetna decyzja z tymi adeptkami Geralta, tylko właśnie za chwilę Nip to chyba zauważy. No i niestety teraz stalkery wskakują. Świetny snipe na trzech probach. Teraz się boję o te jednostki Geralta, bo on chce złapać, ale sam będzie chyba łapany. Oj, 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 Geralt, no. Niestety troszeczkę się pogubił. O, i świetne force fieldy Niba. Kilka jednostek złapanych. Teraz pod bateriami musi się obronić Polak. Może jeszcze to jest możliwa defensywa. Nie ma jeszcze ulepszenia do adeptek, więc one nie tak szybko niszczą wrogie zloty. Proby wyciągane. No, to był ładny atak Niba. I teraz on powinien zająć asymilatory. No, zapewne tak zrobi. O, tutaj w trzeciej bazie nawet stawia. I pewnie będzie myśleć o Archonach. Archon zelot. I plus jeden. No a Geralt musi się chyba już streszczać. Nie wiem, czy tego Immortala powinien robić. No już jak robi, to robi. Ale przede wszystkim dużo adeptek i wielki atak. Bo raczej nie ma szansy dogonić Niba ekonomicznie. Widać masę zlotów. Z nimi jeszcze da sobie może radę Geralt, jeżeli dobrze użyje force fieldów. Gorzej, gdy pojawią się archody, no wtedy szanse drastycznie zmaleją. Próbuje złapać te stalkery Geralt. Może się uda, może się nie uda. Zaraz się przekonamy. Ładnie, ładnie. O, tutaj już mniej. Ale na szczęście nie ma tych archonów. Więcej jednostek ma niestety Nib. I niebawem plus jeden do ataku. Zobaczcie, że przyspiesza wszystkie budynki. Amerykanie, no mała szansa dla Geralta, ale szansa. Cały czas bez Archonów. Niestety za chwilę dwa przywoła Nip, no Geralt się powinien spieszyć. Nie ma jeszcze Warpizma i chyba go nie będzie. Chyba nie da rady w ten sposób Geralt już zaatakować, już za późno. Robi trzeciego Nexusa. No sami widzicie, jakie są proporcje, jakie są limity. Źle to się prezentuje. No i są już żarówy oraz ulepszenie plus jeden. Może jakiś sprytny kontratak, no ale to musiałby nie tylko Geralt skontratakować, ale też się obronić. Świetny ten strzał Disruptora musiałby być, a jeszcze Disruptor jest dopiero w budowie. A Nip już puka do drzwi, już niszczy trzecią bazę. Nadzieja w tych adeptkach jest wielka. Ładnie się ustawia Geralt w wąskim przejściu. Tutaj z zelotami na pewno łatwo będzie sobie poradzić. O, i teraz Archony Niba są źle ustawione. Nie rozbijają force fieldów tak jak trzeba. Ukiszony Amerykanin za chwilę zniszczy Robo. Niezłe force fieldy Niba. Ale pozycja... O, tutaj jeszcze jeden force field mógłby zagrać Geralt, chociaż nie ma energii, więc nie ma jak. Adeptki kontratakują amerykańską ekonomię. Gdzie ten Disruptor? Idzie i strzał. Uj, jaki ładny strzał. No nie, nie taki ładny. Chyba jedna sentry tylko została trafiona. Geralt traci większość jednostek. No i niestety
Ale wszystko wskazuje na to, że NiP się obronił. Tu jeszcze recall defensywny tych probek z mapy. GG. No i jednak NiP zwycięża 2 do 0. No najbardziej szkoda tej pierwszej mapy. Tak, no niestety Geralt odpada z tej grupy i z turnieju. Szkoda, bo no właśnie znowu ten błąd pierwszy z adeptkami, które weszły do bazy Geralta. Minimalnie stalkery ich nie zauważyły, tych adeptek. No i weszły, a nie powinny. No i idziemy na serwer amerykański, gdzie będzie pojedynek zwycięzców w tej grupie. GG. Dziękuję za oglądanie. Fizz versus Veigar. Dzięki za follow.